Witam, cześć! W dzisiejszym odcinku podsumuję bardzo subiektywnie rok 2020. Powiem o najważniejszych sukcesach Lasów Państwowych w ubiegłym roku. Dowiemy się też więcej o gender od nowego dyrektora Ośrodka Rozwojowo-Wdrożeniowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Piotruś, powiedz, co młodzi ludzie myślą o ideologii gender? Rafał Huty, monitor leśny, zapraszam. Wielkim sukcesem dla kierownictwa Lasów Państwowych było niewątpliwie zwolnienie mojego taty po ponad 30 latach pracy w Lasach Państwowych. Pogróżki i straszenie przez pana Konrada Tomaszewskiego niestety nie pomogły. Nasz blok ma się nadal całkiem dobrze. Przy okazji tej sprawy Lasom Państwowym udało się również sukcesem stworzyć niezły precedens. Chociaż jak myślę o Lasach Państwowych, może jednak nie był to pierwszy raz. Otóż wbrew logice i wszelkim procedurom mobbingowym, pan nadleśniczy, tak zwany mobber, sam bohatersko powołał komisję złożoną ze swoich ziomków. Nic mi o tym nie wiadomo. Spytajcie Ola, on będzie wiedział najlepiej, kogo ostatnio zabił. A pan mi nie udziela rad. To pan stoi przed komisją, a nie ja. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Swoją drogą musiał być on bardzo przekonujący, skoro ani dyrektor regionalny, ani generalny nie widzieli w tym nic złego. W tamtym roku obaj panowie niestety pokazali nam, że nie rozumieją słów konflikt interesu. Pokazał nam to idealnie pan Andrzej Konieczny, który wystąpił w neutralnym panelu naukowym na temat Puszczy Białowieskiej. Występował w nim jako naukowiec z Lublina, a nie dyrektor generalny, więc neutralność została zachowana. Ale ja mu się wcale nie dziwię. Gdybym ja zrobił to, co zrobił pan Konieczny w Lasach Państwowych, to mi też byłoby, uwierzcie mi też byłoby wstyd podpisać się, że jestem z Lasów Państwowych. Kolejne sukcesy Lasów Państwowych. Michał Woś z Solidarnej Polski zostaje ministrem środowiska. Szybko wziął się do roboty nasz złoty chłopiec Ziobry. Tak szybko, że nawet dyrektor generalny Konieczny nie miał czasu sprawdzić, kto jest na liście ludzi do awansu. I w rezultacie mieliśmy skandal, przepraszam, wielki sukces w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z panią Jedlikowską w tle. Zmiany pokazały, że ludzie kompetentni nie są w ogóle potrzebni Lasom Państwowym. Nie, chwila, co ja mówię? Ludzie kompetentni są potrzebni Lasom Państwowym. Ale nie teraz i niekoniecznie u nich. Widzieliśmy, że wiele awansów odbywało się w baśniowych warunkach, czyli że ktoś z leśniczego lub inżyniera nadzoru awansował prosto na stanowisko nadleśniczego lub nawet dyrektora regionalnego. I od czasów dobrej zmiany, najlepszej w historii Polski i Lasów Państwowych, niewątpliwie pracują same orły. Pacyfiści, ludzie tolerancyjni, ludzie stroniący od polityki, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że są to ludzie pobożni. Tu nie chodzi nawet o to, żeby potyczkę wygrać, tylko całą wojnę, a to jest wojna cywilizacyjna teraz. Księże, niech ksiądz powie lepiej, to napisaliście, ja tego nie odczytam. Tak, ale dziękujemy, właśnie lasy przygotowały to jedzenie. Mordowali, jechali z Lublina. Widzicie, jacy porządni ludzie, to jest dobra rasa. Jeśli zastanawiacie się, co trzeba zrobić, aby awansować w strukturach Lasów Państwowych, z odpowiedzią śpieszy nam pan Robert Fijałkowski. Awans jak z bajki. 27 lat na stanowiskach leśniczego inżyniera nadzoru. Potem już tylko czary, mary, hokus pokus i pyk. Zobaczmy jeszcze raz relację z tego niesamowitego wydarzenia. Rodzino, kochani, znajomi. Panie prezesie. Przyjaciele, wrogów też pozdrawiamy. Który dostałem z rąk dyrektora regionalnego, nominowany przez pana magistra inżyniera, doktora Andrzeja Koniecznego z Warszawy. Kochani, papki nadleśniczego, od dzisiaj jestem nadleśniczym Gościna. Z tego filmiku dowiadujemy się również, jakim bohaterem jest dyrektor generalny Andrzej Konieczny i z jakim nawałem pracy musi się mierzyć. Panie dyrektorze, skoro zarządzenie nr 97 dyrektora generalnego LP w sprawie obsadzania w Lasach Państwowych stanowiska nadleśniczego oraz dyrektora zakładu Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym nie wspomina o jakiejkolwiek nominacji, to po co się męczyć? Można by na przykład postępować zgodnie z prawem, zasadami, zarządzeniami panującymi w Lasach Państwowych. Ale co ja się tam na tym znam? Z tego miejsca chciałbym jeszcze ze swojej strony podziękować wszystkim zaangażowanym w dobrą zmianę i rezygnację z konkursów na rzecz nominacji.
Dzięki temu nie wygrywa już najlepszy, najrozsądniejszy kandydat. Dzięki temu trafiają nam się takie hity i perełki na wysokich stanowiskach w Lasach Państwowych. Ośrodek rozwojowo-wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu jest niewątpliwie takim miejscem. Nie przekociągając, Piotruś, powiedz nam, co młodzi ludzie myślą o ideologii gender. Gender to z jednej strony dość poważne zagrożenie dla nas, dla naszej kultury i dla naszej cywilizacji. Jednak z drugiej strony sądzę, że też nie powinniśmy przeceniać tego zjawiska. Musimy pamiętać też o tym, że ci, którzy zajmują się propagowaniem tego tematu bądź jego promocją lub są nimi zainteresowani, stanowią jednak margines społeczny. Ludzie, którzy chcą gender w szkołach, nie zdają sobie sprawy z fatalnych konsekwencji, jakie to może przynieść w przyszłości. W ten sposób może się okazać, że wychowamy pokolenie jakichś degeneratów albo cyborgów, a przypomina mi to skandaliczne próby stworzenia nowego człowieka w ZSRR. Zawsze wydawało mi się, że w gender chodzi o powody, dla których odbierani jesteśmy w danej kulturze jako kobiety i mężczyźni. W niektórych kulturach dalej kobiety nie mogą na przykład prowadzić samochodu, studiować czy nawet głosować. To samo tyczy mężczyzn, którzy mogą być źle postrzegani za na przykład bycie pracownikami przedszkola. W Norwegii sytuacja bardzo normalna. I nie ma to nic wspólnego ze zmianą płci biologicznej. Chodzi o równość społeczną, aby każdy bez względu na swoją płeć mógł sam sobie określić, co chce w życiu robić i aby taka osoba nie była piętnowana. Dobra, koniec z tą edukacją. Macie internet, to sobie doczytacie. Ale posłuchajmy dalej pana Ciepluchy. Pan Piotr może zaraz nam powie, że mamy prawo do grawitacji, a latanie samolotami to nasze inne prawo naturalne. Państwu zademonstrować pod kątem praw naturalnych. Tutaj mam długopis. Proszę bardzo, co się stanie? Spadł. Prawda? Jakie prawo zadziałało? Zadziałało prawo grawitacji, które jest prawem naturalnym i prawem niezbywalnym. Przysługuje każdemu z nas tak samo jak prawo do życia, to, że mamy prawo do życia, to, że mamy prawo do godności, czy to, że na przykład koleżanka tutaj w pierwszym rzędzie urodziła się kobietą, jest nią i będzie nią do końca życia, czy kolega Marian urodził się mężczyzną, jest nim i też nim będzie do końca życia. Chwila, skąd ja to znam o tych kobietach i mężczyznach? Odważy się na pewien odautorski wywód. Oczywiście w tej chwili ludzie, z których mózgów w dużej części wymyto te podstawowe wartości, że kobieta to kobieta, mężczyzna to mężczyzna, że nie warto kochać się z kozą, dlatego że z tego dzieci nie będzie. Ci, którzy uważają, że jest inaczej, gwałcą prawa naturalne i zachowują się jak jacyś idioci, którzy próbują podskakiwać i mówią tym samym, że przełamują tym samym prawo grawitacji. No oczywiście jakiś palikotowiec odezwałby się w tym momencie, gdyby tutaj był na sali, by powiedział, że no przecież ludzie latają samolotami i co? I w takim razie też gwałcą prawo naturalne. Dobrze, że on się trzyma tej mównicy, bo mam wrażenie, że zaraz odleci, nie tylko metaforycznie. Resztę pozostawię bez komentarza. Przechodząc do głównego bohatera 2020 roku, czyli koronawirusa, to wielka szkoda, że lasy w Polsce są państwowe. Bo gdyby były prywatne, to może nasi rządzący i kierownictwo Lasów Państwowych nie wpadłoby na tak kretyński pomysł, aby je zamknąć. Dla bezpieczeństwa Polaków Lasy Państwowe na wniosek rządu wprowadziły tymczasowy zakaz wstępu do lasu. Zakaz krytykuje opozycja i wspierające ją środowiska. Tymczasem z informacji ujawnionych 5 lat temu przez portal Wikileaks wynika, że w 2009 roku Bronisław Komorowski i Donald Tusk chcieli sprzedać Lasy Państwowe. Gdyby przeszły w prywatne ręce, państwo nie mogłoby niczego zakazywać, a co za tym idzie skutecznie chronić zdrowia Polaków. Co jeszcze dokonał koronawirus? Pozostawił 2 miliony metrów sześciennych na składnicach. Kierownictwo Lasów Państwowych postanowiło lobbować za spaleniem tego drewna. Niestety, ale po tych cenach nikt nie chciał nawet na to drewno spojrzeć, nie mówiąc o dorzuceniu do pieca. Jedyne, co się spaliło, to kolejny, fantazyjny plan kierownictwa Lasów Państwowych. No i w pizdu, i wylądował. I cały misterny plan też w pizdu. Ten plan spalił się tak samo jak plan leśnych gospodarstw węglowych czy polskich domów drewnianych. Ale nie, chwila. Miałem przecież mówić w tym odcinku o samych sukcesach Lasów Państwowych. A więc do kolejnych sukcesów Lasów Państwowych na pewno zaliczam zawierzenie Lasów Państwowych Matce Boskiej, podpisany cyrograf przez Leśną Solidarność z Andrzejem Dudą, świetne i merytoryczne konferencje i wydarzenia z udziałem leśników, ojca Tadeusza czy innych kapłanów leśnictwa. No i przy okazji były też
huczne debaty w Beskidzie Niskim, na którym dyskutowano sprawy reprywatyzacyjne. Dobra, koniec już o Lasach Państwowych. Pomówmy teraz o naszych dużo mniejszych sukcesach. W całym 2020 roku opublikowaliśmy 264 wpisy na naszym blogu, co dało nam poczytalność na poziomie ponad 382 tysięcy. Do tego powinniśmy jeszcze doliczyć nasze działania i wyświetlenia, jakie osiągnęliśmy na Facebooku czy naszym kanale na YouTubie. Dodatkowo udało nam się zadebiutować w radiu, prasie leśnej, a nawet w telewizji, co uważam za duży sukces naszej dość niszowej działalności, na którą nie wydaliśmy ponad 10 baniek, albo jak to się mówi, 1/7 sasina na propagandę, na marketing, jak Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Chciałbym, aby w tym roku nasz blog stawał się z dnia na dzień coraz lepszy, bardziej merytoryczny i wolny od niepotrzebnych emocji. No może poza sporą dawką ironii, bo jak bez tego przetrwać, komentując coraz to lepsze i genialne poczynania Lasów Państwowych? Dlatego postanowiłem założyć sobie konto na portalu Patronite, gdzie możecie wspierać moją dozgonną miłość do Lasów Państwowych. Awe Lasy Państwowe. Muszę tu powiedzieć bardzo wyraźnie. Jestem gotów stać na straży porządku firmy Lasy Państwowe. Bezapelacyjnie, do samego końca. Mojego lub jej. Z góry dzięki za każde Wasze wsparcie. W tym roku na naszym blogu jeszcze nie raz Was zaskoczymy. Do usłyszenia niebawem. Amen. Przepraszam. Ciao. Pytania dla młodego człowieka to jak znaleźć pracę, co zrobić, żeby z kraju nie wyjeżdżać, żeby tutaj można było w Polsce pracować za godne pieniądze, co zrobić, żeby pracodawca mnie szanował, żebym nie musiał się czasami zeszmacić, żeby nie wyrzucił mnie szef z pracy. I zatem kończąc, powiem Państwu, że uważam, że nie mamy się czego obawiać, jesteśmy z góry skazani na sukces i z nami nie wygrają, dlatego właśnie tym bardziej i tym większym zapałem starajmy się wyplenić tą gangrenę, jaką jest ideologia gender.